Wolf and Oak, Michał Płucisz trzeci raz startuje w konkursie. Za każdym razem zdobywał medal Double Gold, także gdzieś te jego wyroby znajdują uznanie nie tylko kolekcjonerów, którzy zapisują się w tej chwili na jego produkty, zanim one jeszcze się ukażą, niczym handlarze na wina z nowe roczniki z Bordeaux, nie wiedząc jeszcze, jakie te wina będą, już się w ciemno kupują, ale też no my, próbując te alkohole w ciemno, gdzieś za każdym razem znajdujemy w nich rzeczy interesujące. W tym roku to podwójne złoto zdobyła wódka Żytnia. No, wódka Żytnia, o której już bardzo dużo się mówiło i w mediach, i w internecie, i na różnych grupach dyskusyjnych, no bo wódka szczególna, wódka, która nie jest tylko czystą wódką, jest to wódka, do której dodano trochę okowit żytnik, co no zdecydowanie wpłynęło na jej taki intensywny żytni, wyraźny, chlebowy aromat. Łukasz, rozmawialiśmy o tej wódce nie tak dawno. Tak, no jakby Michał ma duże doświadczenie, duże dokonania w wódkach żytnich i faktycznie te jego wódki żytnie no, są bardzo dobre i na pewno są produktami w swojej kategorii, które są wiodące na rynku. Tak, tutaj Michał podejmuje też różne próby wzbogacania tych wódek, tak, o miód tutaj i tym podobne różne dodatkowe składniki i no ja myślę, że jak tutaj już to wszystko u niego ruszy pełną parą, no to ta wódka żytnia no będzie takim sztandarowym produktem, który no będzie do zakupienia takiego powszechnego nie tylko w Onszą, ale też za gości, no może nie od razu w sklepach osiedlowych, ale gdzieś w jakichś takich sieciach alkoholowych każdy sobie będzie mógł kupić i skosztować. Dyskutowaliśmy przy okazji tej wódki na temat tego, czy to możemy definiować jako wódkę czystą. Czy jest to wódka czysta, czy jest to może coś, co dzisiaj nie ma takiego terminu, ale czy przed wojną, czy w latach PRL mówiliśmy o wódkach gatunkowych. I ta jego wódka no, gdzieś chyba bardziej jest w kierunku tych wódek gatunkowych niż po prostu czystej, no bo to nie jest czysty rektyfikat. Znaczy no, jeżeli tam jest choćby jakiś promilowy dodatek czegokolwiek poza rektyfikatem, no jak mówisz jest, no to w takim historycznie, no w PRL-u by to już nie była wódka czysta, tak? W PRL-u w ogóle było chyba bodajże 8 wódek czystych i to wszystko. No czy to jest dobry kierunek? Jak to w ogóle nazwać, nie? No bo jeżeli ja nie wiem, czy tam na etykietce, no nie mam przy sobie tej butelki, tam jest napisane w ogóle, że to jest wódka czysta, czy wódka żytnia, tylko no chyba czysta nie jest tam napisane. Jest żytnia, tak? Wódka jest żytnia. Nie, chodzi mi o to, że właśnie to jest, jak mieliśmy w PRL-u ekstra żytnią, czy przed wojną ekstra żytnią, to nie była wódka czysta. To była właśnie wódka gatunkowa i tutaj w tym kierunku gdzieś to, wydaje mi się, w tej chwili te pomysły Michała zmierzają. Jest to, no, producenci wódek po takim nadmiernym, mam wrażenie, oczyszczaniu i podkreślaniu, ile to było tych rektyfikacji, jakie tam filtry diamentu, krypto i różnych takich substancji, no teraz chyba skutek właśnie rozwijania wśród wielu Polaków pasji do degustowania trunków, tak? No starają się jednak uwypuklać ten smak w ich produktach, różne, prawda, tutaj nuty zapachowe, smakowe, no tak, żeby to się właśnie degustowało bardziej, a nie piło. I no to też pozwala, mi się wydaje, no jeżeli dowodzi się, że ten określony produkt ma takie i takie cechy, no też mimo wszystko sprzedawać go po lepszej marży, jest on bardziej zyskowny i no chyba tutaj to wszystko ku temu zmierza, tak?
Adam, jak ty ze swojej strony patrzysz na takie wódki? Ja przyznam szczerze, że no jak wiecie, nie jestem tutaj specem od wódki, tak naprawdę chłonę waszą wiedzę i cały konkurs w WSC bardzo dużo mi dał, jeśli chodzi w ogóle o podejście do tematu. Więc ja właściwie oceniam to, co dostałem podczas degustacji. Było to na tyle dobre, że oceniłem dosyć wysoko. Jako osoba, która raczej lubi no alkohol brązowy. Uważam, że zdecydowanie w tym kierunku no, polski alkohol powinien iść. Przyznam szczerze, że żyto jakby nigdy nie było jakimś takim bardzo tematem, który mnie interesował. Natomiast to, co ogólnie Michał robi, to, co osiągnął przez lata, no to można by na ten temat na pewno bardzo długo rozmawiać. I z tego, co próbowaliśmy, na mnie największe wrażenie tak naprawdę zrobiły dwa alkohole, tutaj ten eliksir, o którym wspomniałeś, no i wilczy gin. Przyznam szczerze, że już od tamtej pory chyba 3 butelki każdego przewinęły się przez mój barek. No ciekawe, bo ten eliksir, zwłaszcza przy tych pogodach mroźnych dzisiaj w Polsce, no idealny. Chciałoby się rzeczywiście, żeby to był taki produkt, który będzie w stałej sprzedaży. Te nuty takie piernikowe, nuty świąteczne. Mimo tego, że gorzki, to wcale nie taki trudny do picia, prawda? Tam mówisz, że już kolejne butelki wypijasz. No nie, on jest bardzo łatwy do picia, on jest bardzo ciekawy, on jest bardzo złożony, natomiast on tak gładko się degustuje, szczególnie na kostce lodu, dla mnie świetny trunek. No, tak samo wilczy gin zrobił na mnie duże wrażenie. Zdecydowanie jestem fanem ginu i brakowało mi tego ginu w Polsce, który by dawał coś innego niż no, to, co znamy jednak, jeśli chodzi o najbardziej popularny tutaj gin w Polsce. Natomiast zdecydowanie moim zdaniem to są najciekawsze produkty, które ostatnio wyszły w Wolf & Oak Distillery i mam nadzieję, że gdzieś tam będzie się ten kierunek rozwijał. Tak, gin znakomity, gin, który można pić solo, niekoniecznie dedykowany do koktajli, chociaż oczywiście miesza się też dobrze. Gin, który zbudowany jest na takich, z jednej strony na typowych składnikach, czyli dużo jałowca, dużo cytrusów, w tym przypadku to są głównie pomarańcze, ale z drugiej strony dużo chmieli tam jest i to jest bardzo interesujące, bo one wprowadziły taką gorzką nutę, a teraz jeszcze jak popatrzymy na to, że zaczął Michał destylować pod koniec ubiegłego roku różne piwa, wprowadzać beer brandy, no to gdzieś wydaje mi się, że właśnie ten być może ta jego przygoda z chmielem przy produkcji ginu była pierwszym jakimś takim pomysłem na to, żeby sięgnąć po chmiel, po piwo. To fajnie się sprawdza po prostu potem aromatycznie. Chmiel daje nuty i gorzkie, i jednocześnie cytrusowe, i jednocześnie kwiatowe, więc no bardzo, bardzo ciekawy dzień. No ja mam nadzieję tylko, że te pozostałe alkohole będą bardziej dostępne, bo w tym momencie faktycznie gin można dostać, eliksir można dostać, natomiast większość no, alkoholi takich jak wspomniałeś, na przykład te beer brandy, no to niestety, ale trafiają raczej nie do koneserów czy no, do osób, które są w stanie zdegustować i się wypowiedzieć, tylko lecą na flipy. No takie mamy czasy. Tak, to jest nasz apel do Michała. Większa dostępność, zostaw coś dla koneserów, nie wszystko niech będzie dla kolekcjonerów, tak? Okej. Okay. Byłoby super. Tak, no 20% wypuszczalnej partii powinna być od razu z przeznaczeniem do wypicia, tak? Taki jest nasz apel.
Wolfendorf, ostatni rok był dla Was no, szczególny, to znaczy z jednej strony bardzo pracowity, z drugiej strony wiadomo COVID i różne z tym związane trudności, ale chyba też no, można powiedzieć, że to był rok niesamowicie udany, tak? Bo z jednej strony udało się zebrać pieniądze na remont, na tak naprawdę stworzenie destylarni własnej, ale udało się też uruchomić na składzie podatkowym nalewek kresowych no, własny alembik i zacząć wreszcie produkować i gin, i swoje wódki okowity. Więc no, wydaje mi się, że ten 2020 rok będziesz wspominał jako taki być może jeden z najważniejszych w historii twojej firmy. Masz rację, to na pewno był trudny rok, ale też rok, który przyniósł nam najwięcej sukcesów, najwięcej kroków takich w kierunku celu, który zakładałem wiele lat temu. Więc tak, zaczęło się od emisji. Jeszcze przed emisją udało nam się podpisać umowę leasingową na Alembik, więc cieszę się, że nawiązana współpraca ze Staszkiem Smarduchem owocuje dzisiaj naszymi destylacjami, tak jak wspomniałeś, ginu, ale również i dla mnie sporym odkryciem, jakim są destylaty z piwa, więc przemy naprzód. Oczywiście i przez COVID-a, i przez różnych wykonawców mamy opóźnienia, ale tak naprawdę nigdy nie byliśmy bliżej, tak jak teraz, uruchomienia już stanicy. Wreszcie właściwy generalny wykonawca realizuje zamierzone cele, robi je właściwie. Sprzedajemy coraz więcej butelek, sprzedaliśmy 5 razy więcej butelek niż w 2019 roku, więc ja jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje i jak szeroko udaje nam się docierać w całej Polsce z naszymi produktami. Mamy nadzieję, że niedługo uda się wrócić do gastronomii, co jest takim naszym marzeniem, zresztą myślę nie tylko naszym, ale każdego rzemieślniczego producenta, żeby jest to tak naprawdę według mnie pierwszy kontakt najczęściej ludzi z nowymi produktami, takimi niszowymi, więc mam nadzieję, że z tym uda nam się, że do tej gastronomii uda nam się niebawem wrócić, ale mamy też plany, żeby spróbować z jakąś dystrybucją do naszych sąsiadów. Takie mamy przynajmniej część z naszych planów i część z moich marzeń to jest właśnie dystrybucja za granicę w tym 2021 roku. A nie jest tak, że ciągle możesz mniej wyprodukować niż polski klient by chciał kupić, bo śledząc różne dyskusje na temat twoich wypustów, no mam wrażenie, że tak naprawdę popyt przewyższa cały czas podaż. No tak jest, no tak przynajmniej nam się póki co wydaje. No Bierbrand, w związku z tym, że Alembik ma pojemność maksymalnie 300-320 litrów, nabity już tak naprawdę pod krawędź włazu, więc destylujemy dzień i noc. Udało mi się znaleźć człowieka, Piotra, który jest zastępcą master distillera, czyli jest moim zastępcą, który pilnuje tych destylacji, bo destylujemy ich w ciągu dnia i w nocy, tak naprawdę destylujemy całą dobę. A od września czekają już alembiki wyprodukowane do stanicy, które są zdecydowanie większe, które by ten proces ułatwiły, bo Łoż ma około 4,5 tysiąca litrów, a Spirit ma około 3100 litrów, więc też nie mogę się doczekać, kiedy uda nam się je postawić w stanicy. Zresztą udało nam się już wykonać całą posadzkę pod te alembiki, więc mam nadzieję, że uda nam się niebawem je do środka wstawić. Trochę się obawiam, bo nagle pojawił się mróz na horyzoncie, bo tak to prace trwały nieustannie. Zresztą godzinę temu miałem rozmowę z generalnym wykonawcą i mamy kilka elementów do zalania betonem, ale musimy się wstrzymać, aż temperatura odrobinę zelżeje i mam nadzieję, że powróci taka już od kilku lat taka polska zima, gdzie temperatury są powyżej zera. Ale tak jak mówisz, bo wracając, bo odbiegłem od tematu, wciąż tak naprawdę nieważne, ile wyprodukujemy, wszystko sprzedaje się na pniu, co jest bardzo przyjemne. Zresztą jak ostatni Bierbrand z piwa pszenicznego wrzuciliśmy na sklep, dla klienta detalicznego było to 500 butelek i po kilku minutach byłem ciekawy, co się dzieje na stronie i zwróciłem uwagę, że jest około 120 butelek, więc dzwonię do Grzegorza, czyli naszego szefa biura i mojej prawej ręki, mówię: Grześ, pomyliłeś się, mówię, wrzuciłeś za mało butelek, mówię, bo jest 120, ile tych butelek wrzuciłeś? Mówię, no tyle, ile mówiłeś, 500.
Mówię, Grzysiek, niemożliwe. Mówię, no jest, patrzę, teraz jest 90. Mówię, no weź sprawdź to, bo na pewno coś jest, jakiś błąd na sklepie. Po czym Grzegorz dzwoni po 10 minutach i mówi, Michał, to się w 9 minut sprzedały wszystkie butelki. I wiesz, ja pamiętam dokładnie, jak siedziałem w samochodzie, mówię, ale nie, to niemożliwe, to coś się nie zgadza, no nie ma takich cudów przecież, więc to wiesz, produkt, nad którym pracujemy 2 tygodnie, żeby nie mówić wcześniej jeszcze o pozyskaniu właściwego piwa, wiesz, robisz etykietę, rozlewasz i nagle nie ma. Więc jest to niesamowicie przyjemne. Ja też jakby zresztą pilnuję tego, no, są oczywiście różne zdania, bo to nie jest tak, że wszyscy nas klepią po ramionach. Wiele oczywiście osób nam zarzuca, że przy tej całej aktualnej produkcji, którą robimy na składzie podatkowym u Staszka, wciąż nie ma whisky, tak? Michał zawsze jeździł po festiwalach z trunkami starzonymi, a teraz jest wódka, teraz są jakieś destylaty owocowe, czy też nalewki, tak jak Pigwowiec Mango, czy Czeremcha z poziomką, więc jakby odbiegliśmy dość mocno od tematu, co w jakiejś części oczywiście jest prawdą, ale no też mamy sporo ograniczenia, to nie jest nasz skład podatkowy, mamy zabezpieczenie gotówkowe i wciąż nie mamy możliwości zacierania zboża, więc nie jesteśmy w stanie wyprodukować własnej okowity jako bazy do naszej whisky, więc tak naprawdę to jest też trochę improwizacji, aczkolwiek z improwizacji wyszła wódka, której się nie spodziewałem efektu, więc to tak naprawdę jestem bardzo zadowolony, że pewne rzeczy powstają ze względu na sytuację, tak jak beer brand. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować i destylować różne rodzaje piwa, że z wódką będziemy mogli wejść na szerszy rynek, że z ginem będziemy mogli wprowadzać różnego rodzaju łączenia z różnymi owocami. Zresztą od początku grudnia czeka już slow gin, więc mam nadzieję, że slow gin jako gin na tarninie, zresztą zbieranej na Podkarpaciu, będzie dostępny wyłącznie na miejscu. Nie udało nam się go zrobić zbyt wiele, więc uznałem, że nie będziemy go nawet umieszczać w sklepie, bo myślę, że szybciej by się sprzedał, niż żebym zdążył skończyć post tak naprawdę o tym, że slow gin jest dostępny w sprzedaży. Więc to są takie nasze ograniczenia, ale z drugiej strony się cieszę, bo no, te produkty widać. No. Czy krytyczne zdanie, czy pozytywne zdanie, no, tak jak zauważyłem, że wódka gruszkowa, z której ja jestem bardzo zadowolony, nie mamy takiego zwrotu, takich pozytywnych komentarzy, jakich się spodziewałem. Ale myślę, że to też jest wynik tego, że pierwszą wódkę śliwkową wypuściliśmy jako zupełnie inny produkt, gdyż wódka śliwkowa była wódką macerowaną ze śliwką, a wódka gruszkowa jest wódką jako trunkiem 100% klarownym, jako mieszaniną wódki i okowity gruszkowej, więc jest tak naprawdę przepaść dotycząca produkcji samego produktu, tak? Mi wódka gruszkowa bardzo smakuje, dużo bardziej niż śliwkowa akurat. Natomiast wspomniałeś o wódce, wódka zdobyła Double Gold w tym roku w konkursie World of Spirits Competition i wydaje mi się, że ta wódka gdzieś wyznaczyła dla innych producentów jakiś trend, który podejrzewam, że już w tym roku zacznie być powszechnie stosowany, czyli zróbmy wódkę czystą, ale troszeczkę ją podrasujmy, troszeczkę dodajmy jej tych aromatów właśnie poprzez niewielkie dodatki okowit, czy zbożowych, czy ziemniaczanych, w przypadku wódek ziemniaczanych. I myślę, że to jest bardzo nowoczesne i bardzo innowacyjne spojrzenie na wódkę, prawda? Pokazać zboże, z którego ona jest zrobiona, ale nie tylko w rektyfikacie. I myślę, że gdzieś tutaj wyznaczyłeś być może jakiś nowy trend. Jestem przekonany, że inni producenci pójdą tym śladem. Znaczy, wiesz, wiele trunków tak naprawdę w moim przypadku powstaje dlatego, że szukam jakiegoś smaku, który gdzieś pojawił mi się w głowie, czegoś, co ma mi sprawić przyjemność. Nie wypuściłem trunku, którego ja sam bym nie był w stanie wypić z przyjemnością. Stąd też wcześniejsze moje eksperymenty z wędzeniem własnego żyta, czy z wędzeniem beczek, gdyż jestem fanem oscypków, a nie jestem fanem torfowej whisky. Więc wódka powstała jako element eksperymentu stworzenia trunku, który jest przyjemny jako czysty trunek. Osobiście nie jestem fanem wódki jako takiej. Dla mnie osobiście wyznacznikiem wódki neutralnej, takiej, przed którą zawsze chylę czoło, to jest ulówka.
Dla mnie jest to mistrzostwo sztuki tworzenia alkoholu neutralnego, czystego i miękkiego. I pierwszym moim założeniem produkując, tworząc wódkę żytnią było właśnie stworzenie czegoś tak ekskluzywnego. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że nie przebiję tego poziomu raz, że technologii, a dwa, że też wiedzy przy filtracji czy przy zestawianiu alkoholi, bo tu też jakby jestem, jakby nie patrzeć, początkującym bimbrowniko-gorzelnikiem. Więc dla mnie zrobienie wódki żytniej jednak skręciło w zupełnie drugą stronę, tak żeby uwypuklić ten surowiec, z którego ona powstaje. Chciałbym kiedyś, mam nadzieję, że może za kilka lat uda nam się też podejść do tematu stworzenia jakiejś swojej małej linii technologicznej do rektyfikacji, tak żebyśmy mieli w 100% wódkę i rektyfikowaną i zestawianą u nas. Natomiast to odległy temat, zresztą po rozmowie z naszym technologiem, z producentem naszego sprzętu, raz, że finansowo, a dwa, że technologicznie, to jest też totalnie inny poziom, więc mam nadzieję, że w stanicy będziemy mogli się skupić już w znacznej mierze, tak jak od samego początku było założenie na leżakowaniu trunku w beczkach. I myślę, że nie będzie to tylko właśnie whisky, chociaż myślę, że w 80% chcę na to postawić, bo to jest mój ulubiony trunek i to jest coś, z czym będę chciał obcować, myślę, że do końca życia. Natomiast chciałbym, żeby to był też rum, chciałbym, żeby to był również starzony gin, żeby to było brandy, tym bardziej, że planujemy dokupić więcej winogron, z których aktualnie pracujemy nad zrobieniem zarówno okowity z wytłoków gronowych, jak i samego brandy, który wyjdzie w czystej postaci, jak i starzonej i innych trunków. Chciałbym, żeby ta nazwa Wolf & Oak zobowiązywała nas do tego, żeby pokazywać trunki przede wszystkim leżakowane. W wersji czystej i wersji leżakowanej, ale przede wszystkim w wersji leżakowanej, bo uważam, że tego na rynku polskim od rodzimych producentów najwięcej brakuje. Posiłkujemy się cały czas tym, co robią Szkoci, Amerykanie, cały czas porównujemy, bo oczywiście na rynku ludzie znają trunki amerykańskie, znają trunki szkockie oczywiście, czy irlandzkie. A ja bym chciał, żebyśmy właśnie też stworzyli taki trend niszowy, bo nieważne ile wyprodukujemy, to wciąż nie znajdujemy się nawet w promilu tego, co rynek kupuje. Więc uważam, że takich eksperymentów powinno być coraz więcej, a im więcej takich eksperymentów, tym więcej też informacji zwrotnej od osób. Tylko no, oby wróciły festiwale, bo to one tak naprawdę mnie też w dużym stopniu kształtowały. Czyli ludzie, tak, którzy przychodzą, mówią to tak, to nie, a może tak, a może w tamtą stronę. To dzisiaj pozwala mi też czuć jakąś taką część pewności siebie, że wiem, co robię, bo spędzając mnóstwo czasu we wszystkich możliwych miejscach w Polsce, na festiwalach i degustacjach, no poznawałem bardzo różnych ludzi, bardzo różne ich zdania zawsze przyjmowałem, więc to dlatego dzisiaj rozwijamy się w różnych kierunkach. No właśnie, na te brown spirits przyjdzie jeszcze trochę poczekać, na whisky 3 lata, a na inne pewnie trochę krócej, śliwowice czy destylat winogron można zaproponować już pewnie po roku, a starzoną wódkę, jeżeli w małych beczkach, to już w zasadzie oferowałeś. No ale patrząc na to, co jest, no to drugim takim, wydaje mi się, bardzo ważnym alkoholem po wódce w twojej ofercie to jest gin. Gin od początku w zasadzie oparty na tej samej bądź lekko modyfikowanej recepturze. Kolejny rok z rzędu no, bardzo wysoko oceniany i to jest już chyba ten gin stał się gdzieś taką też twoją wizytówką. Dla mnie może nawet ważniejszą niż ta wódka. Wódka jest innowacyjna, no ale zrobić dobry gin, no to jest wielka sztuka łączenia bardzo dużo przecież różnych aromatów, smaków, no w taki sposób, żeby to było harmonijne, więc jeżeli się z tym zgadzasz, to ja uważam, że ten gin, no to jest coś takiego właśnie, co jest szalenie ważne, przynajmniej na tym etapie, dokąd nie ma whisky. No 100% się z tobą zgadzam. Gin, nad ginem pracowałem chyba najdłużej, no, nie biorąc oczywiście pod uwagę różnych kombinacji z beczkami, z rodzajem wypalenia i tak dalej. No nad ginem pracowałem najdłużej, bo najtrudniej było mi odnaleźć raz, że właściwe proporcje tych wszystkich elementów, które do niego trafiają, a później nauczyć się sztuki destylacji ginu, żeby go nie przeciągnąć, żeby go nie złapać zbyt wcześnie.
I teraz zresztą powtórna jakby nauka na alembiku, który już jest zaplombowany przez celników, więc jest ograniczona możliwość dostępu do procesu jakby w momencie całej destylacji. Mimo szafki poboru próbek, to też trzeba pewne elementy nauczyć się od nowa. Więc no tym bardziej, że to już jest gin, który trafia do butelek, który banderolujemy i zależy mi na tym, żeby te wszystkie partie były jakkolwiek ze sobą spójne. Ja wiem, że dużo osób w branży powtarza i wiele zresztą partii ginu jest butelkowanych jako jedna partia, oznaczona jako jedna, która może się różnić w jakimś stopniu od drugiej. Natomiast dla mnie też pewnym profesjonalizmem jest umiejętność powtarzania partii ginu tak, żeby były jak najbardziej do siebie zbliżone. Więc ja pamiętam, jak zaczynaliśmy destylować gin, jak się bardzo stresowałem, czy druga partia jest taka sama jak pierwsza, i chodziłem po wszystkich możliwych osobach w firmie i dawałem im do porównania, bo nie chciałem robić tego na zasadzie, dobrze, to wydestylujemy dwie, trzy partie, zmieszajmy je i powiedzmy po prostu, że tak miało być. Więc nie lubię i nie stosuję zasady, że jeśli coś wyjdzie dziwnie, to powiemy, że tak właśnie miało być i sprzedajmy to po prostu jako dziwne i wyjątkowe. Ja zawsze stałem na stanowisku, że jeśli coś wychodzi inaczej, to dobrze byłoby wiedzieć, dlaczego wychodzi inaczej, no bo też nie chcę nigdy nie stanąłem w sytuacji, w której ktoś patrzy na mnie i mówi, no dlaczego tak? A ja mówię, no nie wiem, no tak wyszło, nie? Więc jeśli coś robisz, to już tak jak kucharz, dobrze byłoby wiedzieć, dlaczego tak wyszło. Zresztą po jakimś czasie też zainwestowaliśmy w filtr do odwróconej osmozy, bo mieliśmy spory problem z kamieniem wodnym, który odkładał się nam w butelkach i cały czas gdzieś tam w jakichś tam pierwszych partiach on się pojawia. Teraz staramy się pilnować tego, żeby to była już woda oczyszczona, taka, żeby nam się żaden kamień nie odkładał. Ale na przykład w trunkach, w których jakby no, dodajemy naturalne owoce, też nie mamy jeszcze tak wykwalifikowanej technologii, czy też takich umiejętności, gdzie osad jednak z tych owoców się pojawia. To jest coś, co jednych cieszy, no bo wiadomo, że to są owoce, a z drugiej strony no, chciałbym, żeby jednak nic w butelce nie latało, tak? Więc sporo jeszcze jest takich wyzwań przed nami, takich stricte, które z punktu widzenia myślę dużych producentów są po prostu ustawieniem linii technologicznej, a u nas w związku z tym, że wszystko odbywa się ręcznie, zresztą to tak jest, zresztą fajnie widzieć minę zarówno akcjonariuszy, jak i ludzi, którzy się u nas pojawiają i tak wiesz, to wy naprawdę klejecie te etykiety ręcznie? Ja mówię, no tak, no, mówię, no wszystko robimy ręcznie. O, widzę, no i korki. Jezu, ja nie wiedziałem, że to tak wszystko ręcznie. Myślałem, że to tylko tak mówicie, że tak robicie. Wiesz, taka ich mina zdziwienia, że to nie jest lipa, nie? Że to rzeczywiście wszystko robią. Więc to jest przyjemne. No u nas po prostu wszystko absolutnie, zresztą tak jak widziałeś, robimy ręcznie. Więc no, na tym etapie no, zawsze mogą się wkraść jakieś błędy. No. Na początku walczyliśmy z tym, żeby etykiety były naklejane równo, żeby nie było bąbelków pod tymi etykietami. Więc gdzieś tam myślę, to już opanowaliśmy, ale to też nigdy nie będzie do końca idealne. Zawsze walczymy o to, żeby wszystkie trunki były bardzo dobrze odfiltrowane i filtrujemy je przez filtr płytowy i przez takie bawełniane filtry. Teraz już staramy się używać wyłącznie wody osmotycznej do tych trunków, tak żeby nie było żadnego kamienia. Więc no, to jest sporo takich wyzwań i kolejny dla mnie krok przynajmniej do momentu, w którym się znajdziemy w stanicy, bo pamiętam, zaczynałem z Krzyśkiem Kaczorem w Drake'u, zresztą Krzysztof wtedy też zaczynał i oboje się uczyliśmy. Dzisiaj w nalewkach kresowych, gdzie te ilości są już zdecydowanie większe i ogranicza nas zarówno dzisiaj przestrzeń magazynowa, no i skład podatkowy, bo pewnych rzeczy nie przeskoczymy. No i przyjdzie czas na stanicę, gdzie też już jesteśmy w 100% przekonani o tym, że musimy wybudować magazyn i linię technologiczną, bo ilości, które w tej chwili przez nas przechodzą, no nie podołamy z nimi jakby na tym etapie, tak żeby sprostać. Tym bardziej, że chcielibyśmy dojść do poziomu 10 tysięcy butelek miesięcznie, a to już jest jakby z naszego punktu widzenia gdzieś tam kolejny krok, który myślę, że będziemy w stanie podjąć z końcówką tego roku, może w drugiej połowie tego roku. Ale to już na automatycznej linii do butelkowania, czy ciągle ręcznie? Wiesz, 50-50, no to też jest tak, ja ciągle się jakby zbraniam przed tym, żeby pewne rzeczy były zautomatyzowane, bo to też jest jakby frajda z tym, co robimy. Kupiliśmy sobie specjalny sprzęt do takiego półautomatycznego rozlewu, więc on nam tam wszystko mierzy, idzie nam zdecydowanie szybciej. To, co nas ogranicza, to jest tak naprawdę etykietowanie. Więc mamy te butelki kamionkowe,
Jak rozmawialiśmy z różnymi firmami, jeśli chodzi o etykietowanie tych butelek kamionkowych, gdzie jakby ta etykieta jest no, specjalnie ułożona w konkretnym miejscu butelki, to też nie jest takie łatwe. Więc no, jak wiesz, jestem idealistą, więc nie odejdę tak od butelki tylko dlatego, bo tam mówili, to znajdźcie sobie inną butelkę, to zrobimy wam inną butelkę, to zrobicie inną butelkę, to dołożymy wam do niej etykietę. Więc w tej chwili ograniczeniem jest dla nas tak naprawdę szybkość etykietowania, ale no mamy pewne pomysły, no, które się pojawiają na każdym etapie, kiedy się pojawia problem. No. To mój ojciec mówił, zawsze jak się pojawia problem, szukaj jakichkolwiek pomysłów. Któryś z tych pomysłów na pewno zadziała. Wracając do twoich alkoholi, ten gin, o którym powiedzieliśmy, on z jednej strony, jego takim mocnym elementem jest ta pomarańczowość, ale z drugiej strony to, że tam jest dużo chmielu. No i myślę, że, bo ja się zgodzę z tym, że bardzo dobrze smakują te bierbrandy, ale gdzieś nie była chyba dla ciebie tak daleka droga od tego ginu do destylatu z piwa, bo chmiel jest też gdzieś jakoś bliski. Prawda, no tutaj duże znaczenie ma tak naprawdę, jakie jest to piwo, bo no, surowiec definiuje tak naprawdę efekt końcowy. Później tylko jest ważne, żeby właściwie wyciągnąć z niego to, co chcemy w tym produkcie na końcu pokazać. Więc robiliśmy różnego rodzaju IPy, teraz robiliśmy piwo pszeniczne. Jestem ciekawy bardzo, jak będą wychodziły piwa ciemne. I tak naprawdę no, w zależności od tego, jaki browar, jakie piwo, to taki będzie efekt końcowy. Więc, ale tak jak mówisz, no, destylowanie piwa jest dla mnie bardziej destylowaniem chyba okowity nawet, takiej zbożowej niż ginowej. Taka, no, nie chcę, żeby to zabrzmiało bardzo płytko, ale to taka świetna zabawa po prostu, no, jak patrzysz, jaki jest efekt końcowy, a spróbowałeś tego piwa wcześniej. W rozmowach, które nagrywałem z rzemieślniczymi producentami, czy z Krzysztofem Kaczorem, czy ze Staszkiem Smarduchem, wraca problem trudności administracyjnych związanych z uruchomieniem destylarni. Rozumiem, że w przypadku Stanicy wiele jeszcze takich rzeczy organizacyjnych, biurokratycznych ciągle przed tobą. To prawda, ale tak jak już powtarzałem wcześniej, no, mam to bardzo podzielone, jeśli chodzi o nasz zespół. Tak jak Grzegorz Szymczyk pomaga nam w aspektach biznesowych, inwestycyjnych, jest bardzo dużym wsparciem dla mnie, jeśli chodzi o wiedzę i doświadczenie, tak w kwestiach technologii czy zakładania całego składu podatkowego, całej papierologii, to jest biotechnika i Tomasz Kapela. Więc tak naprawdę no, dla mnie dużym komfortem jest właśnie też ten zespół, który od początku jest. I jestem zresztą po rozmowie z Tomaszem, więc jak tylko wstawimy sprzęt do destylarni, to tak naprawdę już rozpoczynamy całą procedurę i w momencie tak naprawdę, w której tylko już będziemy w stanie pewne rzeczy już tak naprawdę tam składać, to mam nadzieję, że cała papierologia pójdzie całkiem sprawnie. Tym bardziej, że Urząd Celno-Skarbowy już z Wrocławia już się z nami kontaktował, więc myślę, że będzie szło to sprawnie. Okej, okay, czyli jest szansa, że w tym roku popłynie spirytus z alembików w Stanicy. Taki jest plan i nad tym bardzo intensywnie pracujemy, więc mam nadzieję, że to nam się w tym roku uda. Najwyższy czas. Czekamy zatem na nowe produkty, czekamy na te wszystkie whisky, których się polski rynek nie może doczekać i myślę, że spotkamy się za rok z kolejnymi medalami w konkursie. No, od samego początku z nami jesteś i od samego początku twoje wszystkie wyroby znajdują uznanie jury. Dokładnie, bardzo dziękuję.